Witam wszystkich serdecznie. Dawno, dawno temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z elektroniką, kiedy nie było jeszcze dostępu do internetu, a pierwsze programy pisały się na Commodore 64, aby zbudować nawet najprostszy układ, potrzebna była wiedza. Aby ją zdobyć, kupowało się książki i czasopisma w kiosku ruchu, na przykład elektronikę praktyczną czy elektronikę dla wszystkich. Teraz, dzięki internetowi, mamy łatwy dostęp do wiedzy. W poprzednich odcinkach pokazywałem podstawy PWM, obliczenia, działanie serwa i sterowanie nim za pomocą mikrokontrolera czy generatora PWM. Ale czy dzisiaj taka wiedza jest nam jeszcze potrzebna, aby uzyskać ten sam efekt? Zobaczmy. Zaczynamy od zera. Mamy VMOS ADA 1 mini i serwomechanizm. Chcemy to połączyć, zaprogramować i uruchomić. Zapytajmy więc sztuczną inteligencję, jak to połączyć. Ja użyję Binga. Na początek chcę podłączyć serwomechanizm do mikrokontrolera. Zapytam więc, jak to zrobić. Dostałem więcej, niż się spodziewałem. Poza sposobem podłączenia, także od razu przykładowy program. Na razie chcę to tylko podłączyć. Doprecyzuję więc pytanie. Poprzednio używałem pinu D6 i tam też podłączę. Teraz chciałbym, aby sztuczna inteligencja napisała mi program. Ale w jaki sposób takie polecenie sformułować? Czat pamięta poprzednie informacje. Wie już więc, że mam VMOS D1 mini i serwo, ale nie wie, do którego pinu podłączyłem, więc muszę to doprecyzować. Piszę więc, podłączyłem serwo do pinu D6 i definiuję, co chcę uzyskać. Chcę, abyś napisał program, który będzie płynnie zmieniał położenie ramienia od 0 do 180 stopni i wracał do zera. Ten cykl ma się powtarzać i trwać 2 sekundy. Otrzymuję kod. Wygląda ok. Sprawdzę, czy działa. Działa. Wygląda nawet lepiej niż mój. Ma czytelne komentarze i dostałem wyjaśnienia. Czy przydatne, to już zależy od mojej wiedzy. Ale przecież mogę poprosić o wyjaśnienie tych wyjaśnień. Załóżmy, że nie chcę, aby była użyta biblioteka. Napiszę więc. Super, działa. Poproszę o wersję bez użycia bibliotek. Poprzedni kod działał lepiej. Poproszę więc o poprawę. Piszę. Ten kod nie działa prawidłowo. Moje serwo potrzebuje impulsu 1 milisekundy dla 0 stopni i 2 milisekund dla 180 stopni. Otrzymuję wynik. Teraz działa poprawnie. Udało się stworzyć w krótkim czasie to, co zajęło poprzednie 2 odcinki, bez szczególnej wiedzy. Pierwsza wersja działała zgodnie z oczekiwaniami. A do tego otrzymałem kod zapewne lepszy niż mój, ale jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie jestem programistą, więc tego akurat można się było spodziewać. Czy więc wiedza będzie nam jeszcze potrzebna? Moim zdaniem tak, ale inna niż kiedyś. Aby to sztuczna inteligencja służyła ludziom, a nie odwrotnie. Pora podziękować sztucznej inteligencji za pomoc, a Wam za uwagę. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach albo zapytajcie sztuczną inteligencję. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.